Widzowie, czy wy widzicie tego zamazanego NPC-ta po mojej prawej stronie? Ponieważ widzowie, jest to nowe SMP na moim serwerze, czyli plemię SMP. Tak jest i widzowie, w dzisiejszym odcinku gramy na plemię SMP. Objaśnię wam różne ciekawostki, znaczy powiem wam ciekawostki. Ocenimy sobie ten serwer i zobaczycie, na czym polega gra. I widzowie, powiem wam rzeczy, o których nie wiedzieliście. Będzie profesjonalna ocena tego serwera. Widzowie, dzisiaj nowa klasa, czarownik. Więc widzowie, wbijamy i zobaczycie wszystko. I uwaga, o, witamy na plemię SMP. Let's go. I tu widzowie jest spawn oczywiście tego serwera, więc bardzo spoko. Ja tutaj nad głową, jak widzicie, jestem czarownik. Na tabie są różni gracze, którzy mają obok napisane swoje klasy. Nad głowami też pisze, kto kim jest. Ten typek jest Enderianem. Kurde, ciekawe, co może Enderian. Widzowie, pierwszą rzeczą, którą robimy, widzowie, wpisujemy ukośnik postacie, co nie? No i patrzcie, mamy tutaj wszystkie postacie, które możemy wybierać. Póki co ta będzie oczywiście jutro i pojutrze, jak to oglądacie. Więc one wszystkie będą dodane oczywiście na bieżąco. No mamy różne klasy, czyli Elytriana, Szalka, Enderiana, które możemy wybrać, co nie? Więc widzowie, możecie to oczywiście wybierać codziennie. A jeszcze będzie crafting, co nie? Będzie crafting, który będzie pozwalał craftować te postacie, ale to jutro na odcinku, więc widzowie, zapraszam was wszystkich oczywiście do wbicia na acymcy.pl i widzowie, już wam pokazuję, co może robić na przykład Elytrian. Patrzcie, klikam Elytriana i to tutaj pisze dar wiatrów, kliknij F, żeby to 30 sekund podnieść się, no już wam pokazuję, bo ja to wiem, no wam tylko pokażę to w skrócie, widzowie. Patrzcie, Enderian na przykład może biec i nagle klikam F i BUM, ale cię boostuje, stary, ale cię boostuje. I tutaj o, leci się licznik oczywiście, ile razy, ile możesz to używać, co nie, więc no. A jak klikniesz Shifta, czyli tak jakby kucanie i F, to włączać się Elytra. Nawet jak nie masz jej w ekwipunku, to latasz. Co ja odwalam w tym momencie? Co się dzieje? Widzicie to, widzowie? Na luzie, patrzcie, na przykład teraz biegniecie, co nie? Albo no, teraz jestem VIP-em, tak jakby, i mogę sobie latać na spawnie. Rangi premium oczywiście też mogą. To widzicie, że mogę sobie latać. Poza spawnem też. I w ogóle są ludzie, którzy są niewidzialni, bo tutaj są jakieś klasy, które mają niewidzialność, widzowie. No i Enderian, wydaje mi się, że to jest bardzo spoko klasa, widzowie. Możecie napisać, czy jaką wy klasą chcielibyście grać. Niedługo będą nowe klasy. Tutaj mamy strefę idola Kławku, no, na której jeszcze tutaj będzie obrazek i w ogóle. Siema Kławku, daj głowę, please. No dobra. Dobra, wpisuję oczywiście komendę na główkę jego i widzowie, mamy już główkę tego liseka. Jest to idol Kławku, widzowie, jeszcze będzie wszystko wiadomo, ale no możecie już wbijać, ogarniać, co to jest za ranga. Więc widzowie, tutaj oczywiście dałem, wziąłem sobie i dałem, no dałem ci już, ej mordo. O kurde, dałem sobie i tu jest gigaczat Kławku. Hehe, widzicie, gigaczat. Tak jest, więc widzowie, no jesteśmy sobie oczywiście na tym trybie, jest to tryb survival, ale macie różne klasy, widzowie. Ja widzę, że wszyscy mają Enderiany, ty. Może też sobie wezmę Enderiana, co wy na to? Może sobie wezmę też Enderiana, ja, i po prostu rzucamy perełkę na F i ona leci sobie. No, więc widzowie, tak to wygląda, taka jest ta klasa. Dobra, chcę zobaczyć. O! Ktoś jest ze mną! Ktoś jest ze mną! Dobra, użyłem perełki, widzowie, ja jestem Enderianem, więc mogę sobie teraz... Pyk! Widzicie? Uciekam, widzowie. Więc testujemy tak jakby klasy, czy oni tutaj będą mnie gonić. Jestem w ogóle w bambusach, co jest grane, patrzcie, stoję w bambusie. To nieźle, widzowie, no jak widzicie, poszedłem na losowe kordy i tak już mnie przywitali gracze. A biegnie tam typek, Elytrianem jest. Dobra, cykamy perełkę. Cykaj. No nie, typek jest kurde, jak ja rzuciłem tą perełkę, ale się szybko pasek napełnia, co nie? Dobra, patrzcie, pyk, dobra, mogę uciekać. Czy ucieknę? Uciekłem, gdzieś tam uciekłem, czekajcie. Gdzie jest ten typek? On stamtąd przyjdzie chyba. Stamtąd chyba przyjdzie, no dobra. No widzowie, nie ma czego się bać, więc no, to jest mój serwerek. Jest bardzo spoko, widzowie. No i teraz co? W dzisiejszym odcinku właśnie zaprezentowałem wam, co to, na czym to polega ten tryb. No i wydaje mi się, że będę na tym nagrywał na pewno, więc możecie tutaj grać, będziecie mnie codziennie spotykać. A ja dzisiaj, no patrzcie, jakiś typek wykryty jest za jumpa. Czy naprawdę ludzie, którzy grają na serwerze, mają cheaty? Naprawdę mają cheaty? Nie no, widzowie, trzeba będzie to wyjaśnić wszystko, ponieważ kurczę, muszę tutaj sprawdzać czat, więc widzowie też spatrzę. No ale może weźmy sobie na przykład jakiegoś gracza i zobaczymy, co myśli o tym trybie. To będzie chyba dobry pomysł, wydaje mi się. Dobra, widzowie, mam tu widza, który gra na plemię SMP i pomachał mi. Dobra, widzowie, dzwonimy i zobaczymy, jak ocenia ten serwer, co nie? Halo? Halo, siema. O, siema! Siema, Wawro, siema! Jestem fanem. No, zarąbiście. Ale mi serce bije. Nie ma stary... Ej, mogę kolegów dodać, bo oni też są wielkimi fanami. No kurczę, na razie chciałbym z tobą pogadać, wiesz, ale może zaraz zadzwonimy do kolegów. Słuchaj, stary, mam do ciebie pytanie. O kurde. Jak? Ja, bo ja ty odcinek nagrywasz? Tak, bo ja testuję mój serwer, stary. Jak oceniasz serwer plemię SMP? Oceniam go 1 000 000 na 10. 1 000 000 na 10. Ej, mogę do ciebie tepnąć, TPA Wawro i no, tak. Weź akceptuj, ja jestem. Jaką ty masz rangę w ogóle? Wow. Gracz. Ale jesteś w sensie klasy, Enderianem jesteś, nie? Tak, najlepsza. Moi koledzy mówią, że... No, ej, co mówią twoi... Ej, twój kolega ma Elytriana, co nie? Tak, i... Fenimeza! Fenimeza, prawie jak Felipeza. No, MSG chiński. Czekaj, no... Ale na razie, wiesz, nie będziemy gadać, wiesz? No, za chwilę może. Ej, mogę jakąś rangę, please?
Kurde stary, chciałem zobaczyć jakie ty masz. Czekaj, bo ty masz Eletriana, znaczy Enderiana, czyli możesz sobie kliknąć F i normalnie perełką cykać, co nie? Tak. A co ma jeszcze Enderian? Ma jeszcze? No, nie wiem, bo on ma tak postacie. Jakby zblokowanie. No właśnie, czekaj, postacie. Enderian ma tylko to i może chyba oddychać pod wodą chyba, nie? Tak mi się wydaje. Chyba czekaj, no zaraz sprawdzę, zaraz ci powiem, stary, bo... Słuchaj, my teraz enchant ogarnialiśmy, ale nie mamy trzciny. Tak, czekaj, Enderian i wod... Aha, nie, to jest wodowstręt podobno, ale stary, nie wiem, nie mam jakiegoś wodu. Wodowstrętu, nie wiem. Dobra, ty... A, to kurczę, dobra, możemy sobie zadzwonić do twoich znajomych, jak chcesz. Dobra, i to czekaj, dodam ich do rozmowy, okej? Okay? Dobra, dobra, zobaczymy co oni powiedzą, nie? O, dobrze, tu jest kolejny typek, tylko żeby mnie nie zabił. Dobra, ja się uzbroję może, wezmę sobie kita. Bije mnie, no nie, no wiedziałem, nie? Dobra, zaraz już tutaj. Ale oddał mi coś, dobra. Dobra, to dzwonimy, ja tu wszyscy Eletriany. Dodaję ich. Dobra, wszyscy Eletriany, stary, nie? Halo, siema. No, Fenimeza, masz laga czy nie? Fenimeza, dlaczego jesteś Fenimeza? Dobra, dzień dobry, Pławku. Wow, nie wiedziałem, że cię w ogóle kiedyś spotkam. No widzisz, stary, jaki świat jest mały. Jak oceniasz ten serwer, plemię SMP? Wow, oceniam na 100 na 10. To jest chyba najlepszy serwer w Polsce. No stary, bardzo dobrze, a będą jeszcze postacie jutro, wiesz? Już jutro będą nowe, pojutrze będą nowe. Weź tabliczkę i napisz do chińskie znaczki, bo on chce z tobą pogadać. Weź mu napisz, że niech wejdzie do nas na rozmowę, bo rozmawiamy. No dobra, wbij na rozmowę, dobra, tyle napiszę. Dobra, powiedz mi Fenimeza, ty jako Eletrian możesz sobie latać, co nie? A czemu akurat to? Czekajcie, ja wam może pokażę klasę Lis, bo wiem, że Lis jest też spoko. Czekaj, a czemu on mnie... A, on mnie uderzył, nie mogę jeszcze. A kiedy będzie Warden dostępny? Stary, właśnie, będzie niedługo Warden, stary, Warden to a będzie taka bomba. A co on będzie robił, bo ja chcę zmienić. Warden, stary, jest najsilniejszy, będzie trochę wolny, co nie? Że będzie chodził tak wolny, ale będzie najsilniejszy, stary, zobaczysz, zobaczysz. A będzie miał jakieś sharpness 10 na przykład? No stary, zobaczysz, stary, zobaczysz, ale czekaj, teraz jestem Lisem, o kurde, jestem Lisem, czekaj. Czyli Pławku? Mogę skakać tak wysoko, patrz, widzisz? Jestem Lisem. No pokaż, o kurde! Widzisz, to jest Lis. A, masz game moda teraz? Nie mam, ale czekaj, Lis ma większy skok i ma, o, taki ten, ekwipunek chyba, czekaj. A nie działa, kurde, trzeba go zmienić właśnie, bo pod F powinien się ekwipunek dodatkowy otwierać, ale zrobimy to. Więc czekaj. A pogadamy jeszcze kiedyś? No stary, no może jeszcze pogadamy, nie wiem, zobaczymy. Wiesz w ogóle, że jako Lis, stary, patrz, chodź tutaj, pokażę ci coś. Pokażę ci coś, chodź. To już się buduje. Dobra, chodź, o. Jako Lis, stary, mogę sobie spaść tak, o, i nic mi tutaj nie zada. Powinno przynajmniej. Widzisz? Ej, słuchaj, bo jest błąd. Jaki widzę, błąd? Ale jest błąd. No, no. Bo czasami się tak Enderian właśnie buguje, że jak rzucę czasami perłę, to ona mnie czasami nie tepa. Serio, zależy jak rzucasz, bo jak rzucasz bardzo daleko, a tam nie jest świat wyrenderowany, to może nie tepać jakoś, wiesz? Ale nie wiem, tak zależy. O kurde, to mi zadało już HP. Lol. Tak, bo my tutaj tego, bo oni tutaj jakieś trapy robili, nie wiadomo aha, co. Aha, to są trapy, ej, czyli kurde ty. A Fenipeza, czyli jak ty oceniasz ten serwer? Fenipeza, gdzie jesteś? O, wbił! Wbił, wbił. Chińskie znaczki jesteś? Chińskie znaczki. Kurde, ja nie wiem teraz jak tam dojść do was na górę. Zmieniaj sobie postać. Ja mogę sobie zmieniać, bo na razie oceniamy, nie? To tam. To ty? Serio? No, to ja, siema. Siema. Siema, co tam? Jak oceniasz ten serwer? Mega kozacki. No wy jesteście normalnie Felipeza, nie wiem, Dexy i Sagi jakiś kiedyś, nie? Pewnie jacyś ziomeczki. A nagrywasz odcinek? Stary, nagrywam, no. Musisz powiedzieć prawdę, musisz powiedzieć prawdę. Co byś zmienił na tym serwerze? Na ile go oceniasz? Nie no, tak szczerze to 10 na 10 bardziej mi się podoba niż ten craft cube zdjęciaka. Serio? Bo tu masz więcej tu plusów, nie? Kościół, chiński, ogarnij się, nie reklamuj serwerów. Co? Co? On reklamuje serwer. Nie reklamuje serwer, chłopie. Ty reklamuje serwer zięciaka. Tak, reklamuję, no. Po prostu... Czy, ale przed chwilą powiedziałeś, że mój serwer jest najlepszy, a teraz, że niby reklamuje. Kto? Co? Jest najlepszy, nie, konfiguję, przysięgam ci. No to czemu reklamujesz? Posłuchaj, bo ty powiedziałeś teraz, że o serwerze zęciaka. No, no. No, i. A na chwilę, że bardziej nie powinieneś tak mówić. Ej, bo zaraz się pokłócicie. Dobra, spokój, dobra, nie, nic nie mówiłem, dobra, cisza. Dobra, dobra, spokój, tyle chciałem wiedzieć, to bardzo spoko, ja teraz mogę wam pokazać. Chcecie zobaczyć jakieś rangi jeszcze? W sensie, klasy? Bo ja mam...
No, bo ja mam wszystkie prawie, tylko nie mam tych nowych jeszcze, ale mogę wam zmienić jak coś. Patrzcie, shop jest niewidzialny, to wiecie. A kotowaci? Tak. Tak, tak, shop jest niewidzialny, pa, teraz jestem niewidzialny. A myśleliśmy, że magik, bo właśnie się koledzy klepali z kimś i go nie widzieli. Nie, to jest shop, tak? Shop chyba, no. Możesz sobie myśleliśmy, że... No dobra. LOL, ja, ale... Shop jest zero, w sensie jest też spoko, bo możesz takie robić trapy, nie? Być niewidzialnym takim. Nie no, spoko, to jest spoko, będzie dużo odcinków, no dobra. To ile na 10 dajecie serwerowi? Milion na dobra. 10. Dobra, dzięki wielkie, trzymajcie się. No siema. Siema. Tak więc widzowie, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. To była ocena normalnie prawdziwych zawodowców. Normalnie Felipeza, ja pierdzielę.